to jest minimum kontakty, są napisane podanie o mieszkanie, no burmistrz odmówi, bo nie ma mieszkań socjalnych. I kazała mi się opieka umawiać z nim codziennie, czy tam co tydzień, na kontakt, żeby dał mieszkanie. No jeżeli on mi odmówił, no ja jestem taka, że nie pójdę, wie pan. To mówię sobie, wzięłam po sąsiedzie właśnie te mieszkanie. Światło sobie podłączyłam, było wszystko w porządku. Później stwierdzili, że a jak to podłoga, ściany to się zarywa, to lepiej wynajmę się z mieszkania. No ja się utrzymuję z rodzinnego, z alimentów, no i z 500+. Zrobiłam światło, jak nie było światła, jeszcze nie podłączyłam, było wszystko dobrze. I jak podłączyłam światło, tak może wynająć i tak tym czyni mi o wynajęcie mieszkania. No tutaj to już całkiem się zarywa. Tutaj na swój koszt. Zdecydowanie warunki są bardzo złe. A tam jest przejście, jakieś tu było przejście zrobione, tak? Nie, bo tu mieszka też sąsiadka. Każdy ma osobno wejścia. Czy musiała pani z zewnątrz przechodzić? Tak. Tutaj, tak? Właśnie. Dobra. I tam to drugi pokój, tak? Na pokój. Nie, tu jest moja, a tam jest tu. Tam jest. Czyli tylko to jest pani, tak? Tutaj tylko, tak. I tutaj pani mieszka z czwórką dzieci? Czwórką dzieci. Czwórką. Takim piecykiem, tak. Węglowym. I tam tylko jeszcze jeden, tak? Z jednego pomieszczenia, tak. Z jednego węgla. Aha. I no, nie ukrywam, że chcemy też pomóc, tak? Na pewno deklaruję ze swojej strony rozmowę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w tej sprawie, tak żeby wyjaśnić wszystkie takie aspekty prawne.